Słowem wstępu. Nie dostałem się na studia medyczne, na które cała moja rodzina parła i wpadłem w taką depresję, że dosłownie przez 2 lata nie wychodziłem z domu. Serio, kurwa. Rok siedziałem na dupie, bo wmówiłem starszej, że będę się uczył do jebanej matury i dostanę się, kurwa, na tę jebaną medycynę i chuja zrobiłem, a potem poszedłem na chemię na UWR. I kurwa, miasto mnie tak przeraziło, że nie poszedłem nawet na minutę wykładu czy ćwiczeń. Ale to materiał na inną pastę. I tak oto po jakimś czasie pogodziłem się z ojcem, tak, bo byliśmy skłóceni jak ja pierdolę. Stary napierdalał mnie i moją matkę, a potem sprzedał rodzinną firmę i przepierdolił pieniądze na koparkę i kurwa dom, który chciał przerobić na restaurację, ale z braku funduszy musiał spierdalać z kraju, a mamę została z gigantycznymi długami po nim i kurwa problemik, hehe. A mój stary ma już 50 lat i dalej zapierdala jak debil na budowie. To w chuj bekowe, jak jakiś o 10 lat młodszy biznesmen ubrany w drogi garnitur przejeżdża swoim Cayennem na budowę i mówi mu co ma robić, a ten kurwa w ujebanych spodniach i podartej bluzie słucha go jak jebany debil. Nawet mi nie żal mojego starego, bo to skończony skurwysyn i ameba umysłowa. A więc pogodziłem się z nim i skorzystałem z oferty pracy w jebanych Niemczech jako zjebany monter okien. I ogólnie na tym świetnym obozie nauczyłem się wielu rzeczy. Wstawanie codziennie o 5 rano i zapierdalanie do 18 na budowie. Obiad i spanie miałem za free, więc w pewnym momencie miałem tyle pieniędzy, że kurwa nie miałem co z nimi zrobić, bo zero dzieci, dziewczyny, zobowiązań. Nienawidziłem się socjalizować, jak gry były po niemiecku w Niemczech, więc kurwa jak mi ktoś o 5 rano mówił: wstawaj Anon, zarobisz sobie trochę pieniędzy, to mnie kurwica brała, bo nie miałem już tego szajsu gdzie upchnąć i wolałbym z przyjemnością oddać dniówkę za odrobinę snu. Kurwa, i teraz opowiem wam o towarzyszach mojej niedoli. Na samym początku XD i to kurwa tutaj jest tak bekowe, że ja pierdolę. Mój stary zapoznał mnie ze swoimi pracownikami, kurwa, jebanymi Mołdawianinami. Serio, kurwa, miał 3 takich Wasilich, którzy kurwa nie pani mają po niemiecku i zapierdalali na tej budowie jak debile. Pierwszy niech będzie Sasza. Nie znałem go za długo, bo dosłownie na drugi dzień, kiedy go poznałem, spierdolił bez słowa z Niemiec i nikt go potem nie widział. Drugi kurwa nawet spoko ziomek. Oleg. Jeszcze z nim mogłem się dogadać. Był bardzo miły dla mnie i chyba łączył się ze mną w bólu. Ale jakbym miał wybrać z kimś na patrol podczas wojny, to za chuja bym nie wziął Olega. Ten jebany debil, jak się potem okazało, nie umiał czytać i liczyć. I kurwa sytuacja złota. Stary zostawił go i jakiegoś nieznaczącego nic zjeba, żeby zamontowali skrzynkę z roletą i drzwi balkonowe. Łącznie 5 sztuk okien. I kurwa ten debil popierdolił rolety tak, że okno, które miało taką samą szerokość jak drzwi balkonowe, dostało 2,5-metrową roletę, a wielkie jak skurwesyn drzwi balkonowe 0,5-metrową. I mój stary, mistrz Shaolin, kurwa, który ma wyjebane na wszystko, nawet nie sprawdził tego. Wracamy na budowę jakieś 4 miesiące później, żeby uruchomić te żaluzje. Ludzie już tam mieszkają, dom piękny, ściany otynkowane, pomalowane i się kurwa okazało, że ząk chuja sobie zasłonią 0,5-metrową roletą w sypialni, jak się będą chcieli jebać. I kurwa, trzeba było kuć, rozpierdolić ściany i chuj. Ale nie wiem jak to dalej poszło, bo jak tylko moja dupa przekroczyła granicę niemiecko-polską, rozpłynąłem się jak piękne furki Freda z Chłopaków nie płaczą za wschodnią granicą. Ale kurwa trzeci. XD. O kurwa Anony. Człowiek perełka. Jewgenij. I to był pierwszy osobnik, który otworzył mi oczy. Ogólnie gość był tak prosty jak się tylko da. Iść do roboty, poruchać lochę, napierdolić się w sobotę i poniedziałek do roboty. Gość miał żonę i kurwa dziecko. Zawsze na przerwie wpierdalał jakiś kurwa bigos i chleb zawinięty w jakąś starą gazetę. Śmierdziało od niego jak ja pierdolę, a mój stary ciągle się na niego wydzierał. I w końcu doszło do sytuacji, że Jewgeni wziął hajs za następny miesiąc z góry i zrobił to samo, co ja 0,5 roku później. Kurwa, zniknął XDD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 D
i wyjebał się z całej kasy na nią. Kobiety to kurwy. Potem po drodze wpadł Iwański. No debil do entej potęgi. Zostawił żonę w Mołdawii i kurwa mówił, że co weekend chodzi na balety do rosyjskich klubów i wyrywa jakieś lambadziary i potem jak już wyjebie hajs na żonę i lambadziary, to nie ma za co jeść. Pozdrawiam, kurwa.
Nie wiem, jak on w ogóle był w stanie coś poderwać, bo kurwa morda jak u typowego mieszkańca Magnitogorska i kurwa ani słowa po niemiecku. Pracowałem z nim kurwa z 3 miesiące i on się chuja nauczył. Jak mi tłumaczył, czego on tamta nie odpierdala na baletach, to tylko a was machen du zu weekend, ich komme zu Russian Club, sehr schon Mädchen. Ja pierdolę. Gość miał sprowadzić żonę do siebie, ale kurwa ciągle wypierdalał hajs i zamiast ogarnąć jakąś kawalerkę i spokojnie żyć, to kurwa mieszkał w jednym pokoju z 10 typami za 10 euro dziennie. Ja pierdolę, panowie, kurwa jaka rzeźnia. No ale potem, no, potem doszło już do istnego apogeum chujni. Mój stary myśliciel nad myślicielami, kurwa, zatrudnił rodaków do pracy. Pomyślicie, Anon, kurwa, co ty pierdolisz? Przecież z Polakiem się dogadasz, sami fachowcy. No tak, kurwa, ale mój stary to odjebał taką manianę, że ja pierdolę. Przyjechali we wtorek, pokazał im, jak zamontować jedno okno, a potem wypierdolił na 2 tygodnie na wakacje. I on do mnie, no Anon, ty im pokażesz co i jak. Tak, kurwa. Moja rola sprowadzała się do noszenia narzędzi, wiercenia dziury, kurwa, noszenia okien na 4. piętro, bo mi się majstrom nie chciało. No ale kurwa, to dopiero początek. Paweł, Jarek i Kamil. Mistrzowie Shaolin. Pierwsze dni były spoko. Nie było starego, więc nie miał się kto na mnie drzeć, więc odżyłem. Czułem się jak pan świata. Ciągle się pytali mnie o coś, a ja im pomagałem itd. Ale kurwa, jak przyszło do sprawdzenia działania tych jebanych okien, to czar prysł. Drzwi balkonowe były ustawione tak nisko, że kurwa zahaczały o podłogę. W kuchni rozjebane kafelki, a niektóre okna nieszczelne. Plus Jarek, mój kurwa kołchozownik numer 1. W kurwa nowe plastikowe okno wiercił jebane śruby do żaluzji, bo mu lokatorka kazała, a potem ząk, bo się właściciel budynku do tego dopierdolił i trzeba było nowe okno kupić, ale kurwa Jarek też zniknął i chuj po pieniądzach. Jak można kurwa zatrudnić pracowników i nawet ich nie testować, ja pierdolę. Po tej budowie dostaliśmy zlecenia na całe bloki mieszkalne. Kurwa, takie osiedla, gdzie okna są najtańsze jakie się da, a lokatorzy to w 99% cudzoziemcy i refugees, a ten 1% to była obłąkana kobieta z parteru, która jadła tylko parówki i była zbieraczem. Czyli kolekcjonowała wszystko, co się da. W jej mieszkaniu nie było gdzie nogi postawić, wszystko jebało pleśnią i dosłownie nie było gdzie usiąść, a jak ktoś otwierał drzwi, to ona ciągle się skarżyła, że warum, warum, gitir! Potem każdy sąsiad mówił, że jebnięta była, a ja musiałem wchodzić i wychodzić, bo kurwa nie miałem gdzie jej dać stare rozjebane i pocięte okno. W którymś momencie musieliśmy wnieść okno balkonowe, ale w tej jebanej klitce nie było miejsca. Wciąż musieliśmy wyjąć drzwi z zawiasów. O kurwa, ale był lament. Co ktoś wchodził, to ona zasłaniała drzwi ciałem, żeby nikt nie ogarnął. No kurwa cyrk. No ale to może krótko powiem wam, co nasi monterzy odjebali w tych blokach. Chciałem wspomnieć, że to inna firma nas wynajęła, żebyśmy dla nich pracowali, a mój stary dostawał za to hajs, więc mieli prawo się dopierdolić. Paweł kurwa złamał chyba z 5 marmurowych parapetów, które potem mój stary zastąpił drewnianymi. Pozdrawiam lokatorów. Jarek kurwa złamał deskę klozetową, niechcący zrzucając na nią wiertarkę z parapetu i zamiast to powiedzieć i zapłacić, to oczywiście czynnik cebuliczny wziął górę i kurwa zakleił ten kibel taśmą klejącą i udawał, że to nie on. To nie on. Potem się dojebali, że kibel złamany i geld, geld. Kurwa, w tym mieszkaniu lokatorkami były 2 lesby o chyba nowej cerze. Anuncjo, co to był za widok? Obie chodziły kurwa w krótkich spodenkach i o Boże. No ale kobiety to kurwy i potem powiedziały, że ta klapa to za 50 euro. No jasne, kurwa. I ogólnie panowie chuja kładli na robotę. Odpierdalali fuszerę, że trzeba było 5 razy poprawiać, spóźniali się z terminami itd. No kurwa, rozpierdol. Jak robiliśmy osiedle bliźniaków, to potem trzeba było specjalnie przyjechać na miejsce, bo okna we wszystkich kiblach są zbyt płytko wstawione. No elo Jarek. Ale kurwa, największe pretensje do mnie, bo kurwa kozła ofiarnego trzeba znaleźć. Tylko dlaczego dopierdalają się do kogoś, kto zarabia 1/3 tego, co oni, jest młodszy o 20 lat? Stary kurwa zostawił nas samych w pracy w obcym kraju, a sam siedział w domu i walił konia, ewentualnie moją macochę, która jest jebaną definicją kobiety, ale o tym później. No i kurwa, oni ani słowa po niemiecku, a ja tylko angielski perfekt. Dziękuję wam, gry komputerowe. I kurwa ci debile do mnie, Anon, idź gadaj, ja kurwa gadałem jak umiałem po migowemu. A potem jak ci debile coś źle zamontowali, to kurwa pretensje do mnie. Anon, no to co ty mi mówiłeś, że te 2 stare dykty można było
a się okazuje, że to nowe trzeba było, a teraz te nowe ktoś ukradł, bo za długo w kanciapie leżały. Chciałem już kurwa wybuchnąć i przypierdolić mojemu staremu za to kurwa, że ma wyjebane jajca na tę firmę, tak samo jak miał wyjebane jajca na mnie i moją matkę, jak jeszcze żyli razem. Zostawiał jej 50 zł na miesiąc na życie, a sam wypierdalał na balety, a moja stara jebnięta jeszcze 10 lat to ciągnęła, no kurwa! No i teraz klucz całej opowieści. Poczekajcie, tylko pójdę się wysrać i zaraz wracam, Anonki. Dobra, kurwa, jak dobrze się wysrać, ja pierdolę. No i kurwa, klucz opowieści. 90% ludzi to kurwa jebani kołchozy. Albo jakby to nazwali kapitaliści Jerzy Urban, frajerzy. Serio, kurwa, istnieją ludzie, którzy się godzą na wstawanie przez 6 dni w tygodniu o 5 rano, pójście do roboty na 8-12 godzin i kurwa najebanie się w sobotę, zdychanie przez kaca w niedzielę i kurwa karuzela spierdolenia robi kolejne kółko. Tak, słyszeliście mnie. To oni są spierdoleni, a nie wy. Kurwa, to są ludzie pokroju... Anon, kiedy idziemy na kurwy? No co ty, jakie kurwy? Ja na kurwy? No dawaj, Anon, poruchalibyśmy sobie. Kurwa, Paweł, ty masz przecież żonę, dwie córki i syna. O, tam pierdoli, że skąd ja mam wiedzieć, że ona mnie nie zdradza? I chórem Kamil, Jarek i mój stary. No właśnie! Moje myśli, kurwa, to na chuj ci ta żona i te pierdolone dzieci, jak masz wyjebane jajca na nie! Paweł to w ogóle myśliciel wszechczasów. Zbuduj dom, bo zawsze chciałeś mieć takie coś. Nie miej pieniędzy na to, a żona jest kurą domową. Pracuj w Niemczech 700 km od tego domu i wracaj do niego raz na 2-3 miesiące, na 2-3 dni. Kurwa, serio, gość sobie zbudował dom, pracuje na czarno u mojego starego. Kurwa, karuzelo spierdolenia. I będzie musiał tak zapierdalać jak Syzyf, dopóki mu kurwa ręce i nogi nie wysiądą. Tak by the way, wtedy jak z nim pracowałem, to urodził mu się syn. Dosłownie miesiąc wcześniej. Czajcie jak to jest, masz dwie córki, już pomijam fakt, że kurwa gówniaki i rozmnażanie się do gówno. I rodzi ci się syn, który jest jak wykapany tata. Serio, kurwa, oni mimo 40 lat różnicy byli identyczni. I kurwa, nie miej możliwości patrzeć jak rośnie. Ja pierdolę! A Jarek, kurwa, XD! Ślubu mu się zachciało. Zapłodnił jakąś różową, która kurwa no nie była powodem do pisania wierszy o jej pięknie. I kurwa XD Jaruś musiał zapierdalać na ten jebany ślub, bo kurwa, no bo kurwa, ja nie będę brał ślubu, jak mi ktoś każe, bo to moja decyzja i mojej dziewczyny. Jasne, kurwa. Pozdrawiam. I tutaj jest jeszcze większy paradoks niż kurwa w rozprawce numer 1. Gość się żeni, zbiera hajs na ten kurwa ślub, przed Bogiem obiecuje i kurwa chodzi na dziwki, ja jebie! Wiem, że ostatnio 10 linijek nie ma wartości merytorycznych, ale potraktujcie je jako onomatopeję wycia mojej duszy. Ogólnie o Kamilu nic nie wspominam, bo on był okej. Mieszkał na garnuszku Jarka, bo pukał mu siostrę i git. Nie śmiał się ze mnie i był miły, szanuję gościa, chociaż wiem, że w myślach miał ze mnie bekę, jak ja pierdolę. Ale to nie wszystko. Nad całym tym bajzlem była ona. Marzena. Moja macocha. Idealny przykład na to, że kobiety to kurwy. Zacznijmy od tego, że mój stary jest naprawdę stracony dla świata. Ma dług na jakieś 1 000 000 zł, który się rozpłynął, więc firma, samochody i wszystko są na Karolinę, a ona to idealnie wykorzystuje. Ogólnie no kurwa, ryj kasjerki w Biedronce, ale umysł, o kurwa, umysł godny najlepszego stratega. No elo, ja zajmę się filmem, a wy pracujcie. Cały dzień siedzi w domu i ogląda filmy, jak my wstawaliśmy o 5, to ona spokojnie o 10. Zajmowała się papierologią i innymi pierdołami, tylko że właśnie kurwa no nie. Bo kurwa klasyczne były sytuacje, że jedziemy na budowę, a tam wtopa, nie ma okien, bo ta idiotka zapomniała kurwa zrobić zamówienie. Serio siedzi w domu i kurwa chuja kładzie na wszystko, a stary jej nie podskoczy, bo jak go wyda za długi, to pójdzie siedzieć albo coś. Czajcie, jakie baby są kurwa podstępne, ogólnie cipy to samo zło. I apogeum tego przyszło jak... czekajcie. Powiedzmy, że w styczniu zaczęliśmy budowę na około 25 okien w bliźniaku. Jacyś znajomi się zrzucili na dom i chcieli w 3 rodziny mieszkać, jacyś kołchozownicy z Włoch. I kurwa w czerwcu się okazuje, że oni się już chcą wprowadzić. Połowa budynku to dalej były gołe cegły, a miejscami nawet gruz w środku, nie było żadnych drzwi wewnętrznych, a oni już urządzili jedno sypialnie, pokój dziecka, więc porządne drzwi wejściowe do domu by się przydały. Pozdrawiam spanie na budowie bez ogrzewania i bieżącej wody, ale jak się jest kołchozownikiem, to kurwa się nie ma kochanej piwniczki. Enjoy, kurwa. No i Nikola.
Niebieski jakby z Włosi, to dziwny naród. Pyta się, elo, gdzie drzwi? Mój stary, że już dzwonię do szefowej. No elo, gdzie drzwi? O chuj, jakże? Zapomniałam. Na produkcję drzwi czeka się minimum miesiąc plus dojazd, bo materiały z Polski, bo taniej. To te wkurwi od PG. Okej, dobra. Chwila ciszy. No elo, Włoch, wir haben deine Tour. I papa, kurwa, w aucie rzucał chujami, potem się do mnie dopierdolił, że piwnica MP4 i spierdolenie EXE. Karolinie nic nie powiedziały. Kupił to od jakiejś firmy drzwi, które miały wadę i kurwa je wmontował. Ja to w ogóle nie wiem, czy on kiedykolwiek przy czymś na plus wychodził. I on mi pierdoli, że kurwa zapierdala jak głupi i że nie ma czasu na nic. Ale kurwa hajs na Balentańsa co noc i kurwa oglądanie Ostatniego Samuraja po raz milionowy to zawsze styknie. Ale najbardziej bolało mnie, kiedy montowałem coś z moim starym, on kurwa ujebane ciuchy, jakaś czapka przykrywająca łysiny gruby jak sam skurwysyn, a ja w podartej bluzie ujebanej farbą, silikonem i pianką i kurwa na budowę przyjeżdżali szefowie. BMW X5, a z niego wychodzą kurwa właściciel w kurtce skórzanej, lakierkach z parasolem i to co mnie najbardziej bolało. Syn właściciela. Ogólnie moi starzy to jak ogień i woda. Papę to jebany kołchozownik, ale mamełę i ojczym to kurwa. Nie chcę za dużo zdradzać, ale no kurwa mógłbym spokojnie prowadzić takie życie jak szefo z synem, ale wybrałem kołchoz. Bez przez lożkę kurwa, ale to materiał na inną pastę. I kurwa no bolało mnie to. Wszyscy mnie zawsze trzymali w piwnicy i chronili ode złego. Mamy nie wypuszczała na imprezy, ani samotnie na wakacje i dosłownie z dnia na dzień... Anon! Jesteś już dorosły! Czas iść na studia! Nawet nie wiecie, jak mnie wtedy życie przeraziło, jak mnie miasto przeraziło, ale wszyscy mieli mnie w dupie. Miałem depresję i klasycznym był widok, jak kurwa ja o 6 stałem w deszczu i przemoczonych butach na przystanku pod Sky Towerem, a przez szyby patrzyli na mnie ludzie przechodzący poranny trening na siłowni. A ja miałem taką zwiechę, że bałem się wejść do tramwaju i odjeżdżał beze mnie. Sugerowanie, że życie to dar XD. Z takich pozytywnych wrażeń z obozu. Chciałbym wam przybliżyć postać pana Kessena. O kurwa, nonki. Definicja wygranego przegrywu, ale to zaraz, bo idę siusiu. No i kurwa jestem. Zmieniłem film na DVD na Harolda, film o łysym 13-latku, którego wszyscy poniżają, ale on wygrał życie. Polecam w chuj. Gdy byłem w gimnazjum, utożsamiałem się z nim. No ale wracając. Kessen! Kurwa, co to był za człowiek? Około 50-60-letni Turek. Gruby, siwy, z wysoko postawnym czołem, jakieś 1,60 m wzrostu. Za młodu też był monterem okien, ale się dorobił. I kurwa teraz... O kurwa, muszę to inaczej powiedzieć. Dostaliśmy od niego zlecenie w pewnej nieciekawej dzielnicy. Kessen mieszkał w bloku, który, uwaga, miał 25 pięter. Na każdym piętrze były dwie kondygnacje po 10 mieszkań, w każdej, czyli jakieś minimum 1000 osób mieszkało w takim potworze. Gdy wchodziłeś do budynku, oczom twym ukazywały się dwie windy oraz w chuj rzędów skrzynek na listy, które aż kurwa zakręcały po jebanym korytarzu. Blok ten był zamieszkały przez samych emigrantów, którzy by nas zajebali, jakbyśmy nie byli ubrani jak robole, bo kurwa, you picked the wrong neighborhood! Kurwa serio, sami uchodźcy, emigranci, złodzieje i kurwa zabójcy. Żadnej bladej twarzy, a dzieciaków to tam było od zajebania. Ciągle ktoś nam się kręcił pod nogami. A Kessen, Kessen był ich cygańskim królem. Gość mieszkał sobie na jebanym parterze i miał kurwa 20 mieszkań na własność w tym jebanym piekle, a kurwa my właśnie mieliśmy mu remontować 22, bo 20, które ma, plus jego własne, plus te, co znowu kupił. I kurwa Kessen to był albo jest, może jeszcze nie zdechł, prawdziwy biznesmen. Nie zrozumcie mnie źle, gość jebał starym serem i chodził w kroksach i ujebanej koszuli, a jego niemiecki był niższy poziomem niż mój, a ja wtedy już umiałem po niemiecku, bo kurwa wrzucony na głęboką wodę miałem taki zapał do nauki, że ja pierdolę. Ale kurwa, jeżeli chodzi o interesy, nie było mu równych. Jak przyjechałem do niego z umową kupna i montażu drzwi balkonowych, umowa na jedną stronę i może z 80 słów, to kurwa gościu analizował z godziny, aż poprosił mnie, żebym mu herbatę zrobił, bo chwilę tu posiedzimy nad tym, gdzie mój stary był u niego z 3 razy wcześniej. I Kessen był kurwa biseksualny. Szanuję zaruchanie chłopców, bo oni nie zachodzą w ciążę i nie szantażują, a ruchanie to czysta przyjemność. I klasyczne były sytuacje, że Kessen przychodził do nas i mówił kurwa z 10 razy dziennie, jaki to Przemek nie jest ładny. Tak, w ostatnim miesiącu mojej tułaczki przyszedł do nas Przemek, bo Jarek musiał wrócić kurwa na swój śmieszny ślub, a ja wtedy pracowałem już dla prywatnej firmy i w sumie nie miałem zbyt wielu okazji z nim pogadać niż ta jedna sobota, gdzie odpierdalałem pańszczyzny dla starego. I kurwa Kessen
syn to był koks. Jego ziomeczkiem był dozorca budynku. Ale nie w takim sensie, jak myślicie. Ten kurwa jebany piwniczak nad człowiek odpierdalał takie rzeczy, że wam się nie śniło. Byłem świadkiem jednej takiej sytuacji, ale kurwa jestem pewien, że on to robił zawodowo. Mianowicie, poszedłem do Kesena do jego klitki na parterze poprosić o otwarcie mieszkania, które mieliśmy remontować. Bo of course papko zostawił nas samych i kurwa z tej brygady opieki społecznej tylko ja mówiłem po niemiecku. W ogóle enjoy jechać do roboty do kraju nie znając ani słowa. No i wychodzimy z tego jego mieszkania i przychodzi dozorca z jakimiś kurwa dwoma kurwa czekoladowymi loszkami. Niższy od Kesena, młode, no ale kurwa typowe kasjerki w Biedronce. Kolor skóry jak taka czekolada z mlekiem, a na ryju jakieś chrosty i dziury po trądziku. No ale chuj, w sumie ruchable były. I kurwa Kesen się pyta tego zjeba o co chodzi. A ten ewidentnie wymienił z nim porozumiewawczy uśmiech. Kurwa Kesen coś pierdoli, że tu macie klucze od mieszkania i że potem przyjdzie i zapyta jak się mieszka. A te kurwa mordy uśmiechnięte jakby widziały nagiego Anonka i tylko Danke Herr Kesen. I poszły z dozorcą, co się okazało, że kurwa ten wygryw Kesen czasem z jednego, dwóch mieszkań wynajmuje kurwa tym ciapatym cipkom w zamian za ruchanie. I sobie przychodzi jak machcice i je rucha. Kurwa, jak on mi wtedy zaimponował. Cudowne. Przeciętna kurwa kosztuje 30 euro za godzinkę, więc jakby Kesen chciał ruchać codziennie, no to 900 euro jak nic. A mieszkania były po 800. Więc ten jebany wygryw miał kurwa profit jak sam skurwysyn, bo przecież jak już masz te 18 mieszkań, to na chuj ci jeszcze jedno. Lepiej poruchać niż nie mieć gdzie upchać pieniędzy. A jak przyszedł z dozorcą, to miał podwójny profit. Dozorca ogarniał naprawy w mieszkaniach i wszystko kontrolował, więc obowiązki Kesena sprowadzały się tylko do podpisywania umów i wybierania firm remontowych. No i oczywiście Kesen był kurwa przy tym wszystkim człowiekiem. Napiwki i darmowe kepsy. No człowiek złoto. Ja mu się nie podobałem, bo przez 80% życia byłem, jestem i będę grubasem, ale jak raz schudłem i nie wiem po co wyszedłem z przegrywu, to się okazało, że jestem 9 na 10 i ruchable w chuj, ale to materiał na inną pastę. No i widzicie, Kesen był w wieku mojego ojca, ale to kurwa mój stary zapierdalał koło niego jak robak na kolanach, aż mu plecy wysiadały, a Kesen sobie oglądał wszystko, bo kurwa on miał mózg i siedział posłusznie w piwnicy, a mój stary balety i kurwy, jeszcze ten stary chuj ma mi czelność mówić, że jestem zjebany i nie ogarniam życia. Tak kurwa, bo to ja siedzę w obcym państwie i się ukrywam jak robak. Pozdro 6 milionów kurwa. Ogólnie mój stary to kurwa zjebana istota. Sam jest spacły jak knur, ale to do mnie się dopierdala, że jestem gruby. Anon, napij się z ojcem za te lata, co się nie odzywałeś. Nie odzywałem się, bo kurwa leciałeś w chuja, wydawałeś tysiące na koparki i pierdoły, a mi wysyłałeś kurwa 200 zł na życie. Miałeś szczęście, że moja matka to pizda i cię nie podała o alimenty chuju. Ano, dawaj zatańcz z Marzenką, musisz wiedzieć jak wyrywać laskę w klubie. Będzie drętwy, to kurwa nic nie wyrwie. Ogólnie stary odpierdalał takie maniany, że ja pierdolę. Na początku kołchozowania kurwa odbiór okien. Palety ważące po jedną, dwie tony na wyciągniku. Stary stoi oparty o auto i kieruje dźwigiem, a ja kurwa pod paletą jak pojeb. Normalnie przejmowałem te palety i je lekko hamowałem, żeby nie latały, a stary... Anon! Nie walcz z tą paletą! Papę, nie walczę. Kolejna poleta. Anon! No nie walcz z nią! Kurwa, nie walczę. Kurwa, palety ciężkie jak chuj, ja się boję, że coś na mnie spadnie i mnie zabije, się bałem, kurwa, no normalnie ja pierdolę. Anon, nie walcz z tą paletą! Kurwa, nie walcz, odpierdol się ode mnie! Stary zrzuca, kurwa, kontroler od dźwigu, podbiega do mnie, lepa na ryj, łapie mnie za fraki i kurwa, nie drzyj się na budowie, mam ci wpierdolić! Ja, kurwa, szok. Zero męskości we mnie. Przerażony jak chuj poszedłem płakać do kanciapy, kurwa, i wszystko do mnie wróciło. Ja chcę do piwnicy, chuj, ja tu jestem. Ano tak, poznałem Loszkę na końcu Polski i musiałem mieć hajs, żeby do niej jeździć, a ona kurwa dwa miechy później mnie rzuciła i związała się z typem, o którego miałem się nie martwić. A ja zostałem na pół roku w kołchozie. Loszki to największe kurwy na świecie. Ja chcę do mamy. I chuj kurwa. Potem którejś nocy leciał film na Xboxie. Tak, DVD, jakaś bajka, bo jakieś życie mnie przyciska, to oglądam bajki i chuj mnie boli, co pomyślą inni. A ja sobie czytam jakieś słówka po angielsku. Najebany stary wpada. Anon, idziesz z nami na spacer? Mieli kurwa Jorka, bo marzenie się samej na chacie przykro robiło, a przecież księżniczka do pracy nie pójdzie, bo raz musi w tygodniu podpisać 3 kartki i ona kurwa nie wyrobi. A ten pies to kurwa apogeum w kurwu ciągle dał pizdę.
Nie, tatę, dzięki, zostanę. Papę się wkurwia, bierze Xboxa, wyrywa kable, na chama wychodzi z domu i tylko widzę, jak wrzuca te jebane kable do czyjegoś ogródka. Ja tylko ich zdę na ryju, bo i tak za 10 dni wracałem do Polski. To już kurwa nawet pocięcie maczetą bym wytrzymał. Papę wstaje rano i takie hehe, że niby najebany. A no, ja ci jakieś kable wyrzuciłem. Ta, ale spoko, nie były mi potrzebne. I zdę, kurwa, pozdrawiam. Tatę w slipach wchodzi do ogródka, bierze te jebane kable. Kable połamane. Papę wyjebane. A kurwa, apogeum w kurwu było, jak już ostatnie dni dosłownie było i montowałem z nimi Kamilem silniki w roletach. Ja kurwa stoję, wyciągam się, żeby je montować i koszulka mi się podwinęła. A mój stary kurwa bierze telefon i robi mi zdjęcia. Pomyślałem, kurwa, zawsze był pojebany, to chuj. Patrzę, a ten kurwa robi mi z bliska zdjęcia moich rozstępów, które mam wszędzie w sumie i wystawały te na biodrach. Ja w kurw już level over 9000, jeb jego telefonem o ścianę. Kurwa, Anon, pojebało cię! Jeb mi mógł. Ja się mu kurwa odwinąłem, lepę na ryj, stary się wkurwił, rzuci się z łapami, a ja kurwa już pół roku zapierdalałem, kiedy on się opierdalał, jeb mu kurwa i się wyjebał. Wstał z ziemi jak kurwa jakiś wyjebany na plecy żółw i się kurwa nie odzywał. Potem tylko, no nie ci chciałem pokazać, co ta matka ci zrobiła. Bo zawsze jak mówił o moim spierdoleniu, to mówił, co ta matka z tobą zrobiła. A ja na to, a co ty kurwa myślisz? Spierdoliłeś od nas kurwa zero kontaktu, grosze wysyłałeś i miałeś wyjebane, a teraz wielki ojciec kurwa. I chuj. W ogóle ja miałem wrócić do Polski po to, żeby zrobić prawko, bo w Polandii to jest za 1600 zł, a w Szwabii za 1600 euro, więc XD. A tak to bym nie wrócił, bo ten chuj mnie uwolnić nie chciał, bo pracowałem kurwa za 1/3 tego, co ci kołchozownicy mojego starego, więc profit w chuj. I papę do mnie, no, zapisz się na studia, zrób prawko i kurwa, w tygodniu będziesz pracował w Niemczech, a na weekendy do szkoły, a się uczyć będziesz w niedzielę. Jasne, kurwa, nie mam co robić w życiu, tylko zapierdalać jak jakiś pojebany murzyn, kurwa, i chuj. Poniedziałek do soboty, 5 do 18 praca, kurwa, jedyny wolny dzień, niedziela na naukę. A drugi weekend co Polszy do szkoły na zajęcia. Enjoy, kurwa, takie życie. I takie rady daje mi ktoś, kto się musi ukrywać jak pies pod mostem, bo jakby go skarbówka dorwała, to by, kurwa, poszedł sobie posiedzieć. Jeszcze mając to prawo jazdy, miałem mu okna z Niemiec wozić, wracając z uczelni, żeby zaoszczędzić na transporcie firm przewozowych. Ten chuj mi powinien sztabami złota płacić za bycie takim ludzkim śmieciem, a nie. Jeszcze została kwestia bratanka Marzeny. Pan Kidding z komiksów. Abyście zrozumieli, jak dynamiczną postacią on był, muszę wam ją trochę przybliżyć, of course. Ogólnie mój stary z tą lampucerą był jakieś 12 lat, więc miałem okazję poznać jakąś tam jej rodzinę. I poznałem Olka. Na początku było spoko, mieliśmy jakieś 8 lat i się kurwa dogadaliśmy. On był w sumie piwniczakiem większym niż ja, więc kurwa widziałem w nim brata, którego nigdy nie miałem. Wpadał do mnie albo ja do niego i gierki, śmieszne filmiki, pizza. To były dobre czasy. Ale pewnego razu Olek, rok starszy, poszedł do technikum i popłynął. Ogólnie technikum w moim mieście to było takie miejsce dla strateńców, którzy kurwa nie mieli co robić z życiem, a musieli, bo kurwa trzeba się edukować do 18 roku życia. A nawet jeśli to najbardziej zapyziałe liceum by nikt nie chciało. No i kurwa zaczęło się. Olo schudł, zaczął imprezować, narkopyki, koncerty i się kurwa zmienił. Ogólnie jak byłem w liceum, to zacząłem wygrywać życie. Kurwa, największy błąd mojego życia, imo. I kurwa Mati mnie wprowadził w życie ludzi zjebanych umysłowo, czyli te 90% społeczeństwa zwanego potocznie normikami. A ja w nagrodę zapoznałem go z koleżanką z klasy, Malwiną. Materię na osobną pastę. I kurwa tak to leciało. Nadeszła trzecia klasa, matura i moje tryhardowanie na medycynę i urwał mi się z nim kontakt. Minęły 3 lata piwniczenia, depresji, halucynacji z niedożywienia, to ostatnio zmyśliłem. I Mati powrócił. Ale nie na pięknej zagrzybiałej szkapie, która dojeżdżała do piwnicy. Ale powrócił zjebany Olek. Dziecko kołchozu. Ogólnie Olo dzisiaj żyje w pewnym ciekawym kręgu. Zarobić hajs, stracić hajs na imprezie, continue do punktu pierwszego. I kurwa on chodzi na jakieś zjebane party typu morfogeneza i opowiada mi, jak to nie jest super, ćpaci, jakie fajne dziewczyny poznaje, jak bardzo miłość nie jest super. I kurwa Mati to dziecko kołchozu. Nazwałem ten rozdział Magia cytatów. No, ja jadę do Karoliny, do Niemiec, żeby zarobić kasę, żeby mieć na brudstok i inne rozrywki dla zwierząt.
No ano, skończę szkołę i wyjadę do Holandii pracować jako kołchoznik. Olek, po chuj ci ta szkoła, jak możesz już teraz jechać? Bo chcę udowodnić wszystkim, którzy mówili, że nie dam rady na studiach, że dam radę. Kurwa, pozdrawiam pedagogikę i wszystkich nauczycieli, którzy niszczyli mi regularnie życie. No dawaj, Anon, na Brudstock. Rok temu mój kumpel zażygał mi namiot, to go skrępowaliśmy i zostawiliśmy w lesie XD. I Olo aż płonął w blokach, żeby przyjechać do Niemiec do jebanego kołchozu. Olo jest zjebane. Nie bądź jak Olo.